Dzisiaj jesteśmy na Podlasiu, w jednej z najnowocześniejszych obór w Polsce. Miejscowość Srebrna, gospodarstwo Ewy i Arkadiusza Bączka. Jak skutecznie zarządzać tak dużym stadem w gospodarstwie rodzinnym, zadbać o wysokie wyniki produkcyjne i jednoczesną zdrowotność stada, to Wam chcemy dziś pokazać. Gospodarstwo nasze posiada 200 hektarów ziemi. Obsługujemy 650 sztuk bydła, w tym 340 krów. W tej chwili dojonych jest 280 krów. Obora została oddana do użytku 2 lata temu. Z obory jesteśmy bardzo zadowoleni i krowy są zadowolone. Obora spełnia nasze oczekiwania. Jak Wam się zarządza tak dużym stadem? Bo to jest jednak ponad 300 krów, 285 krów w ciągłym doju, czyli tej pracy organizacyjnej na gospodarstwie rodzinnym jest bardzo dużo. Jak sobie z tym radzicie, Ewo? Super. Posiadamy program, który nam pomaga w zarządzaniu stadem. Codziennie rano mam świeżą dawkę informacji na temat bydła, na temat ich wydajności, na temat rui. No warto tu jest podkreślić, że ja bardzo jestem zadowolona z tego, że w każdej chwili każda krowa jest monitorowana. Monitorowana jest jej aktywność. Mam okno inseminacyjne w programie, które mi pokazuje konkretnie daną minutę wręcz czas, w którym najlepiej tą krowę jest pokryć, zainseminować. Czyli przede wszystkim zarządzanie, jeszcze raz zarządzanie, stąd też te wyniki produkcyjne, które osiągacie. Bo dziś produkujecie ile mleka rocznie od sztuki? W tej chwili około 10 tysięcy litrów jest wydane już na oborze. Czy to jest już zadowalające, czy chcecie iść dalej? Chyba dalej. Czyli ciągły wzrost wydajności, ale pewnie przy zachowaniu parametrów ekonomiczności produkcji, czy tylko wydajność przede wszystkim? Nie, to wszystko tak, żeby było, wiadomo, kieszeń jest najważniejsza. Kasa musi się zgadzać. Tak, kasa się musi zgadzać, bo krowy zjedzą każdą ilość paszy i drogą paszę, więc... Musimy to wyśrodkować. Jakie pasze uprawiacie? Głównie kukurydzę. Mamy w tej chwili zasiane 110 hektarów kukurydzy i trawy. No. Małe ilości zboża po prostu są też. No. Ale trawy w czystym siewie, czy lucerna z mieszanką pasz białkowych? W dużej udziale lucerny. Coraz bardziej wchodzimy w udział w lucerny, bo mamy coraz bardziej suche lata, więc musimy wchodzić w lucernę, żeby mieć paszę. No. A wiadomo, że kupujemy bardzo dużo ilości pasz, kilkadziesiąt ton miesięcznie podśród. Przez pasze dla cielaków i jakieś tam drożdże, witaminy i tak dalej, więc uzbiera się tego bardzo dużo. Staramy się żywić te krowy coraz lepiej, to już staje się normalne, że ta krowa musi być żywiona w taki, a nie inny sposób. To zostało jakby opanowane, a zarządzanie stadem to jest takie... coś nowego. Nowy temat, który tak został w tyle, prawda? I przy oszczędności czasu naszego i ludzi, bo stado 300 krów, nikt fizycznie by nas na oborze tego nie zaobserwował, co ten system zaobserwuje. Ile ludzi pracuje dzisiaj z Wami na gospodarstwie? Dziś rano pracowało z nami troje ludzi, tak? Troje. Tak, ale na co dzień w oborze nie ma nikogo. Nas spotkasz do 8 rano i później od 17 do 19. I tak tutaj to krowy same sobie, prawda? Ich królestwo. To jest ich dom, prawda? Nikt im nie przeszkadza, a system, przychodzimy załóżmy o 17 na dół i klikasz i wszystko pokazuje z dnia, co się działo na oborze, a nas nie było. A podgarnianie paszy? Podgarnianiem paszy zajmuję się ja akurat. Mamy takie cudeńko, małą ładowarkę. Czekamy, prawda, na robot podgarniający, jakby nie było. Ale ja tak do końca tego nie wyczekuję, bo przyjdę, podgarnę, zerknę na stado. Fajnie reguły na ładowarkę, bo one zaraz stają, podchodzą. Ciekawią się tym, prawda? Tak jakby jak robot jedzie podgarnia, to tak samo krowy zaraz wstają i idą jeść. A jaki okres międzywycieniowy uzyskujecie? Bo średnia w Polsce to jest 426-428 dni pewnie dzisiaj i on się uważa za dobry już. A u Was? Ostatnio korzystając z programu, sprawdzając, prawda, bo mogę każdy chwili to sprawdzić, to było gdzieś jak 368 dni, ale jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, no i pracujemy nad tym, żeby to skrócić. Wiadomo, program nam w tym pomaga. Bardzo. Skuteczność inseminacji mamy bardzo wysoką. Jaka jest? Najczęściej zaczynamy krowy, zaczynam te krowy inseminację po 35 dniu po wycieleniu. Są krówki, które wskazują mi wcześniej aktywność, więc tam 2-3 dni też zastosuję do inseminacji wcześniej. Najczęściej dniem, w którym najwięcej sztuk nam załapuje, to jest od 60 do 80 dni po wycieleniu. Program poznał każdą sztukę, że
lekka zmiana jej aktywności czy w zalegiwaniu na stanowisku, prawda, na matach, czy zbyt duża aktywność, ten program od razu mi to wskazuje. Więc fajnie jest to, że jeżeli krowa została potwierdzona, że jest cielna, prawda, BC+ mamy zaznaczone, a często jest tak, że po paru dniach ta krowa zrzuca. I dla mnie, dla zwykłego obserwatora, byłoby to niemożliwe do zaobserwowania. Program od razu daje mi informację w niespecyficznych raportach zdrowia, podejrzenie poronienia. I to jest bardzo ważne, bo ja taką krowę obserwuję, skupiam się na tej sztuce i doprowadzam do tego, żeby jak najszybciej weszła w to okno inseminacyjne. A gdzie ty widzisz te dane? Tu. Akurat te dane dotyczące poronienia mam zawarte na komputerze, prawda, na głównej stronie. Akurat i tam się posiłkuję tymi informacjami. W telefonie też mam bardzo dużą ilość danych, bo prawda ta aktywność też nie jest wskazywana w telefonie, bo wtedy ona też trafia do informacji krowy o dużej aktywności. Więc akurat takie dane też mam w telefonie. Mogę posiłkować się z każdego miejsca w Polsce, na świecie, mogę wprowadzić stado. No, czyli na wakacjach telefon tak, do syna, tak. Słuchaj, trzeba tutaj się przyjrzeć i ewentualnie zainseminować. Tak, są pod moją kontrolą. Kto u was odpowiada głównie za inseminację? Ja pilnuję tego. Fajnie, bo w waszym przypadku przy stadzie 300 krów tak naprawdę jedna osoba jest w stanie wychwycić całą aktywność i wskazać krowy, które trzeba inseminować. I to jest pewnie ten efekt, o którym mówicie, że ten dzień jest 368, tak? Jak pamiętam, czyli on jest zdecydowanie bardzo, bardzo niski, nie? Ale ty jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo u ciebie wiele rzeczy robi twoja żona. Powie, którą krowę trzeba zainteresować, przyjdzie pod garnie paszy, zadzwoni, powie, co trzeba zrobić, a co ty robisz? No ja czekam na żonę w domu.